W tym filmie poćwiczymy porównywanie liczb, w szczególności liczb dodatnich i liczb ujemnych. Dla każdej z tych par liczb wpiszcie między nimi znak mniejsze niż, większe niż, albo po prostu odpowiedzcie na pytanie, która z tych dwóch liczb jest większa. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie dla każdej z tych czterech par liczb odpowiedzieć na to pytanie. No to po kolei wspólnie. Liczbę minus 7 czwartych porównajmy z liczbą minus 3 czwarte. I zróbmy to przy pomocy osi liczbowej. Obydwie te liczby są liczbami ujemnymi, są mniejsze od zera. Oznacza to, że na osi liczbowej leżą na lewo od zera. W takim razie 0 zaznaczmy na osi liczbowej bardziej z prawej strony, żeby się wszystko zmieściło. Obydwie te liczby. To ułamki zwykłe i obydwie to czwarte. W takim razie zaznaczmy na osi liczbowej po ujemnej stronie czwarte. Minus 1 czwarta, minus 2 czwarte, minus 3 czwarte, minus 4 czwarte, czyli minus 1, i dalej od minus 1 do kolejnej liczby całkowitej. Jeszcze minus 1 czwarta, minus 2 czwarte, minus 3 czwarte, minus 4 czwarte, czyli tu jest. Minus 2 i to powinno wystarczyć, chociaż moglibyśmy te czwarte zaznaczać na osi dalej w lewo po ujemnej stronie, gdzie jest na tej osi liczbowej minus 7 czwartych. Każda z tych kresek to 1 czwarta. Od zera w lewo, czyli to są liczby ujemne minus 1 czwarta, minus 2 czwarte, minus 3 czwarte, minus 4 czwarte. Minus 5 czwartych, minus 6 czwartych, minus 7 czwartych. Tutaj na tej osi liczbowej znajduje się liczba minus 7 czwartych. Gdzie na tej osi liczbowej znajduje się liczba minus 3 czwarte? 0 minus 1 czwarta minus 2 czwarte minus 3 czwarte. Która z tych dwóch liczb jest większa? Większa jest ta liczba, która znajduje się bardziej po prawej stronie na osi liczbowej. Minus 3 czwarte leży bardziej po prawej niż minus 7 czwartych, czyli minus 3 czwarte jest większe. Albo odwrotnie minus 7 czwartych jest mniejsze. Czyli tu wpisujemy znak mniejsze niż. Następny przykład. Mamy porównać 6 i minus 1,8. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zatrzymajcie teraz film i porównajcie te dwie liczby teraz. OK. Znowu narysujmy oś liczbową. Niech 0 będzie mniej więcej w środku. Tutaj 1, tutaj 2, minus 1, minus 2. Żeby było łatwiej znaleźć na osi te dwie liczby, zaznaczmy jeszcze połówki pomiędzy liczbami całkowitymi, gdzie na osi liczbowej znajduje się 6 dziesiątych. 6 dziesiątych to trochę więcej niż 5, dziesiątych, czyli trochę więcej niż pół, czyli mniej więcej tutaj, gdzie na osi znajduje się minus 1 i Jest to liczba ujemna, więc znajduje się po lewej stronie zera. Odliczamy od zera w lewo minus 1, jeden, minus 1,5 jeden i, i jeszcze trochę. Gdzieś tutaj jest minus 1,8. Minus 1,8 leży po lewej stronie 0,6, jest więc mniejsze. Albo z drugiej strony 0,6, czyli dziesiątych, jest większe niż minus 1,8. Następny przykład. Jeszcze raz oś liczbowa, ale oś liczbowa nie musi leżeć poziomo. Oś liczbową możemy narysować pionowo, od dołu do góry. U góry będzie część dodatnia, na dole będzie część ujemna. Mniej więcej w połowie niech będzie 0, 1, 2, minus 1, minus 2, 2 i 1 piąta. Od zera w stronę dodatnią, czyli w tym przypadku w górę, 1, 2 i jeszcze 1 piąta. Gdzieś tutaj leży na tej osi 2 i 1 piąta. Minus 1 i 1 dziesiąta. Liczba ujemna, czyli w tym przypadku poniżej zera, w dół od zera, minus 1. I jeszcze jedna dziesiąta w dół. Tutaj. Minus 1 i jedna dziesiąta. No i widać, że minus 1 i jedna dziesiąta to mniej niż plus 2 i jedna piąta. Albo odwrotnie. 2 i jedna piąta jest większe niż minus 1 i jedna dziesiąta. I ostatni przykład. Zaznaczmy te ostatnie dwie liczby na tej samej pionowej osi liczbowej. Przedłużmy ją trochę. Tutaj będzie minus 3. Minus 1 i pięć dziesiątych. Gdzie to będzie na tej osi? Liczba ujemna, czyli poniżej zera, minus 1 i jeszcze pół w stronę ujemną, czyli w dół, tutaj. W połowie pomiędzy minus 1 i minus 2. Dwa. Minus 2,5 dwa od zera w dół, bo liczba ujemna. Minus 1, minus 2 i jeszcze pół w dół. Tutaj minus 2,5. I widać, że minus 1,5 leży wyżej niż minus 2,5, jest więc większe. I gotowe.